Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących o działalności jednostki. Witamy Państwa w Urzędzie Gminy w Masłowie. Urząd Gminy Masłów jest jednostką samorządu terytorialnego. Do głównych zadań Urzędu Gminy należy zaspokajanie zbiorowych i bieżących potrzeb mieszkańców w wielu dziedzinach życia codziennego, jak również wykonywanie szeregu działań zleconych przez państwo lub pozostałe jednostki samorządu terytorialnego. Urząd składa się z referatów, które realizują poszczególne zadania merytoryczne. Urząd Gminy Masłów obsługuje mieszkańców miejscowości, sołectw, barcza. Brzezinki, Ciekoty, Dąbrowa, Dolina Marczakowa, Domaszowice, Masłów I, Masłów II, Monchocice Kapitulne, Monchocice Scholasteria, Wiśniówka, Wola Kopcowa. Urząd Gminy Masłów znajduje się przy ulicy spokojnej 2 w Masłowie I. Ważne informacje architektoniczne. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście główne od parkingu jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim, osób niewidomych lub słabowidzących. Alternatywnie do wejścia budynku prowadzi barierka z napisami w alfabecie Braille'a. Wejście drugie od strony poczty nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, na piętro prowadzi barierka z napisami w alfabecie braille. A. Wejście trzecie od strony szkoły jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim, osób niewidomych lub słabowidzących. Przy wejściu znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych poruszających się na wózku, umożliwiający swobodny dostęp na parter budynku. Na piętro budynku prowadzą schody oraz barierka z napisami w alfabecie Braille'a. Przy każdym wejściu, wywieszone są tabliczki informacyjne z godzinami otwarcia urzędu wraz z napisami w alfabecie Braille'a. Po wejściu przez wejście główne przez pierwsze drzwi oszklone otwierane ręcznie oraz drugie drzwi oszklone również otwierane ręcznie znajdziemy się w głównym holu na parterze. Po lewej stronie za drzwiami znajduje się plan tyflograficzny z alfabetem Braille'a i opisami pokoi urzędu wraz z systemem dźwiękowym. Szerokość drzwi na parterze jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Na parterze umieszczone są pasy uwagi oraz linie kontrastowe na krawędziach pierwszych i ostatnich stopniach schodów na każdej kondygnacji budynku. Po wejściu przez trzecie drzwi od strony szkoły po prawej stronie, przed wejściem na hall, znajduje się na parterze drugi plan tyflograficzny z pismem w alfabecie Braille'a i opisami pokoi urzędu wraz z systemem dźwiękowym na każdej kondygnacji budynku. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek posiada dodatkowo dwa piętra. Wewnątrz budynku nie ma windy. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w referatach mieszczących się na pierwszym i drugim piętrze budynku, powinny telefonicznie pod numer 41-311-0060 głosić swoje przybycie, celem obsługi przez pracownika właściwego referatu, który obsłuży daną osobę w sali samorządowej znajdującej się na parterze. W budynku umieszczone są trzy pętle indukcyjne, w tym jedna na parterze. Pokój numer 6, a dwie na piętrze w sekretariacie i kasie przeznaczone dla osób słabosłyszących. Pokoje i toalety dostępne dla interesantów oznaczone są tabliczkami brajlowskimi. Progi pomieszczeń, znajdujących się na parterze, oznaczone są specjalną taśmą wskazującą na wypukłości. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Do budynku można dojechać. Samodzielnie. Parking bezpłatny, który jest przed budynkiem. Przed wejściem głównym wyznaczono jedno oznakowane miejsce postojowe, przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami, na parkingu wyznaczone zostały trzy miejsca. Przy wejściu trzecim od strony szkoły, wyznaczono jedno oznakowane miejsce postojowe, przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami. Środki komunikacji publicznej: Dojazd autobusem komunikacji miejskiej nr 12, przystanek masłów 1 ulica Jana Pawła II obok gminnego ośrodka pomocy społecznej. Dojazd busem. Przystanek Masłów Pierwszy, ulica Jana Pawła II, obok gminnego ośrodka pomocy społecznej. Odległość od przystanku do budynku Urzędu Gminy wynosi około 200 metrów. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Urząd Gminy Masłów jest zobowiązany zapewnić osobom uprawnionym dostęp do świadczenia usług tłumacza PjM. Polskiego Języka Migowego, SJM, Systemu Językowo-Migowego i SKOGN. Sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu. Świadczenie z usług tłumacza języka migowego jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoba uprawnioną zobowiązana jest zgłosić w urzędzie chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osób uprawnionych za pomocą. Poczty Tradycyjnej na adres Urzędu 26 001 Masłów, ulica Spokojna 2 Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie EPUAP, Ukośnik JNSH 0 U 159 i Skrytka nawias HTTPS 2. Ukośnik, ukośnik epuapgovpl Ukośnik. Poczty Elektronicznej. Gmina Małpa-Masłow.pl faksu numer 41 311 0061 zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycję terminu, krótkie określenie sprawy, kontakt zwrotny, na który zostanie wysłana informacja z potwierdzeniem spotkania. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, urząd zawiadomi o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Osoba uprawnioną może korzystać z usług własnego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, z którym przyjdzie do urzędu. Jednakże, urząd nie ponosi wtedy kosztów związanych z usługą świadczoną przez wyżej wymienionego tłumacza.

Fax 41 311 0061 adres e-mail gmina małpa maslow.pl strona internetowa www.maslow.pl Serdecznie zapraszamy do Urzędu Gminy Masłów.